życiu każdego mężczyzny nastaje taki moment, kiedy dumnie i z klasą wychodzi na ring, żeby zmierzyć się z życiem, żeby zmierzyć się z demonami, które tkwią gdzieś głęboko w nim. Nawet jeżeli nikogo nie ma dookoła. Warga! Ile razy ci mówiłem, w butach do ringu? No są czyste. Warga, wypad. A ja zapraszam was na kolejny odcinek. Warga. Warga. A w dzisiejszym odcinku zobaczysz prawdziwą niepatogalę. Warga wyzwie gościa na ringu. Posłuchasz warszawskiego powietrza po czesku. Ahoj, a oto jo. Hrabia błazeństwa. Człowiek Warga. No w końcu, po tylu tygodniach czekania wróciliśmy z tą śmieszkową powagą, czy też poważnym śmiechem, jakim jest 128 odcinek z dupy. Trochę to trwało, odcinek miał być 2 tygodnie temu, ale ze względu na sytuację, a konkretnie agresję Rosji na Ukrainę, nie byłem w stanie do tego logicznie i logistycznie usiąść. Niech żyje wolna Polska. Niech żyje wolna Ukraina. Każdy przeżywa na swój sposób, pomaga jak tylko może i jest to absolutnie indywidualne podejście. To dalej gdzieś jest tam wewnętrznie dla mnie trudne, ale no, po prostu trzeba czasem ruszyć do przodu i robić swoją pracę. No, tak jak robię poważne rzeczy, tak muszę robić też śmieszkowe. Znaczy nie muszę, tylko po prostu chcę to robić. No. A o tej całej sytuacji i o tym wszystkim całkowicie na poważnie oczywiście możecie zobaczyć w moim strzale z D, który no, już jest od jakiegoś czasu na kanale. Mówię do was z perspektywy człowieka. Z perspektywy ojca, z perspektywy męża, z perspektywy sąsiada. No i sam musiałem go montować, bo Lolo se pojechał na wakacje do Meksyku. Siegra, siema. Mi amor! Wiesz co? Ty już sobie lepiej nie wracaj do Europy. Dobra, 3 tygodnie mi nie było. 0 internetu, 0 pracy. Zobaczymy, co się zmieniło. La puta madre! Vamos a la playa! No, szczerze mówiąc, do Europy to lepiej nie wracać, jeżeli gdzieś już jesteście osadzeni. A tym bardziej, jeżeli jesteście z Rosji i około 25 lutego byliście akurat na egzotycznych wakacjach. No to już zdecydowanie ciężej wrócić. Oczywiście zawsze możesz się urządzić na Dominikanie i tam przeczekać, prawda? Tam przynajmniej nikt nikomu nie odciął dostępu do Ikei, Adidasa, Netflixa, OnlyFans, Steama, Wiedźmina, McDonald'sa, Harley'a, Spotify'a i miliona innych rzeczy w internecie i nie tylko. Kurde, można by wręcz stworzyć piosenkę o tym. No bez jaj, Spotify i Ikea, bye bye bye. HM, Zara mówią nara, Disney też stąd wypierdala. Warner Bros, co za sztos, Adidas też fanga w nos. Chciałbyś bipi, no no no, spieprza General Motors. Nawet Apple sobie idzie, LV, Gucci jesteś w pizie. Chanel, PayPal oraz Visa, Mastercard też szybko znika. Netflix pada, dobra rada, nie kupisz już w sklepie Prada. Ucieka stąd także Puma oraz Harley luźna kurwa. Renault, Volkswagen i Ford, Volvo, Merol, gówno Ford, Toyota, Heineken, Vara, Nike, TikTok se spierdala, Bluber znika tak jak Wiedźmin, CD Projekt znów najlepsi, leci Nvidia i Bang, Rosja robi bang, 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 Samsung i jej lecą stąd, Microsoft też czuje swąd, Meta też tu gówno czuje, YouTube demonetyzuje, Twitter, Honda oraz Google mówią, Rosja to jest bubel, bez McDonald's macie burdel, kup se kole za swój rubel. Oczywiście wiele firm pominąłem, a niektóre mają taki status troszeczkę niepewny. Niektóre też być może za chwilę się wyłamią z tego bojkotu. Bo ktoś jednak zdecyduje, że będzie jednak tam dalej działał, eksportując na przykład produkty. Ta lista jest dynamiczna i zmienia się tak jak pytanie o to, czy Coca-Cola już wyszła stamtąd. Co trochę jak z tym fanpage'em, czy Hubert Urbański jest w planie B. No dobrze. W ogóle najbardziej mnie w tym wszystkim bawi ten nacisk i ta afera, że to oni muszą, że Coca-Cola, no to no nie, no to oni są na świeczniku i to oni mają dać przykład. Znaczy faktycznie są chyba jedną z największych firm, więc Do it! Tylko najbardziej mnie śmieszyło w tym wszystkim ta siedząca sobie w kąciku taka cichuteńka PepsiCo. Nie zwracajcie na mnie uwagi.
nie zwracajcie na mnie uwagi. Ale i oni nawet bez zbytniej uwagi też się wycofali. W ogóle TikTok nie dość, że oznacza konta, które są sponsorowane przez Kreml, to jeszcze zablokował możliwość robienia live'ów i dodawania nowych postów przez influencerów z Rosji. I absolutnie mnie to nie dziwi, bo widziałem, co tam się ostatnio odpierdoliło. Ja tam z Ukrainy, хочется передать отдельный привет. Вы так радуетесь тому, что происходит вокруг нас, но, ребят, мы скоро будем одной страной. И наши проблемы – это ваши проблемы. Znaczy nic nowego, tam się cały czas coś odpierdala chorego. Tylko tym razem mieliśmy setki rosyjskich celebrytów, influencerów wrzucających apel o to, że tak naprawdę żadnej agresji nie ma i że Rosja postępuje słusznie. Problem tylko był taki, że wszyscy mówili dokładnie to samo i mówiąc dokładnie to samo, nie mam na myśli, że mówili coś podobnego, tylko mówili praktycznie takimi samymi zdaniami. W 2015 roku Donetsku ustanowiono memorial Alei Angelów. Internet i sieci już dawno stali się źródłem informacji wojny. Więc ewidentnie to było opłacone. Czasem widzę w Polsce kampanię jakiejś marki, gdzie nagle jednego dnia jestem zalany moimi znajomymi influencerami, którzy mają współpracę z tą marką i wszyscy wrzucają praktycznie identyczny post od tej samej godzinie. I to jest w chuj cringe'owe. Natomiast te apele tych Rosjan to po prostu mrożą cewę. W czasie wojny pogibli sotni niewinnych dzieci. Oswobodnicielna operacja Repro to wynudzenie. Zresztą o czym my tutaj gadamy? W momencie, w którym publikuję ten odcinek, Rosja od kilku dni powinna być odłączona od globalnego internetu. Na własne reżimowe życzenie. Kurwa, druga Korea Północna. Nie, to teraz ludzie w Rosji nie zobaczą mojego odcinka. Kurde, właśnie sprawdźmy, ilu w ogóle widzów z Rosji zobaczyło moje odcinki w ciągu ostatnich 8 lat. 26 tysięcy. To nie będę płakał. No i teraz w Rosji jest dokładnie tak, jak chciał Putin, kiedy wychowywał się jeszcze w czasach Związku Radzieckiego. Czyli jebać kapitalizm po prostu nie ma nic. Co tam, sami sobie zrobimy Adidasy, Spotify'e i inne media społecznościowe. Mamy w kontakcie. No, zaraz się okaże, że zestawy z McDonald's i kole będzie można kupić na czarnym rynku za miliony. A nie, przepraszam. Za miliardy rubli. Coca-Cola za mi... Kurwa... Byle nie Nuka-Cola. Welcome to Nuka World! America's favorite vacation. Ten 64-kapslowy banknot to w przeliczeniu na stare... 60 miliardów rubli. Kupię sobie kamienicę w Petersburgu. Wiecie, niby śmichy, chichy, ale oczywiście jednak realne, straszne tragedie, jednak... Czasem trzeba sobie łeb zresetować i go uwolnić od pewnych pojebanych myśli i rzeczy. Trzeba się oderwać, odrealnić na moment i dlatego właśnie postanowiłem nakręcić to z dupy. Żeby chociaż na chwilę wygrzebać się z tej chujozy i z tego jakiegoś marazmu myślowego i mam nadzieję, że was również to zarazi tym. Weź podaj noża. To nie podawaj, kurwa! Tym bardziej, kiedy cały czas otaczają nas ruskie trole i propagandowe treści siejące panikę. Ale umówmy się, siejące panikę nie bez powodu, bo jednak sytuacja jest taka, że w każdej chwili na polskiej ziemi... O nie! Znowu zamieniam się z wiadomości ZDVP! Dzień dobry, witam serdecznie Państwa w wiadomości ZDVP Przemysław Wkurwiarz. Polacy z medalami w skokach narciarskich, ale tylko w naszej stacji, w innej nie. Plus chciałem Państwu powiedzieć, że nie ma co panikować. Trzeba panikować, trzeba uciekać, rozumiecie, do schronu natychmiast, szybko atomy, lecą bomby, wszystko rakiety, będzie rozpierdol, śmierć pierworodnych. A teraz sport. Proszę Państwa, mamy się z czego cieszyć. Wielka wygrana polskich skoczków, ale tylko w stacji ZDVP. Chyba już o tym wspominaliśmy, ale o takich rzeczach warto wspomnieć raz jeszcze. Warto wspomnieć też, że atom, bomba atomowa, elektrownia atomowa, pijcie płyn Lugola, szybko do apteki, lećcie! A teraz pogoda. Proszę Państwa, opad atomowy i zima nuklearna, którą tutaj Państwo widzicie, przesunie się bardziej na front wschodni, więc należy szybko iść do bankomatu, jak najszybciej wypłacić wszystkie pieniądze, a potem na stacji benzynową zatankować 20 kanistrów. Ja spierdalam!
Tak, moi drodzy, warto przesiać sobie źródła informacji i ignorować te, które specjalnie, sztucznie nakręcają całą panikę, szukając atencji, poklasku i clickbaitu. Teraz powtórzę, nie życzę sobie, aby mnie Szymon Hołownia nazywał bratem Ukraińców. Jebać tą kurwę Putina! Wolna Ukraina! Warto też nie zagłębiać się w żadne fake newsy albo te wszystkie informacje, które dostajemy. Że wiesz co, Krysiu, ale ja naprawdę słyszałam od kuzynki, której mąż pracuje w tartaku, że Warszawa jest już otoczona wojskowymi. To trochę tak jak zdiagnozowaniem sobie samemu chorób w internecie. Dobra, tu mam taki pieprzyk. Poza tym trochę chrypka. I trochę się pocę. Okej, sprawdźmy objawy. O kurwa. Rak kości jajc. Dlatego też warto uważać z tym, co czytamy w sieci. Tym bardziej, jeżeli jest to w języku, którego nie rozumiemy albo z którego nie jesteśmy jakoś specjalnie biegli. I tłumaczenie na Twitterze może być bardziej mylące, niż wam się wydaje. Friend in need is a friend indeed. A jeżeli chcecie poznać język, którego nie rozumiecie, to wiecie co? Się go warto nauczyć. We need to be honest with ourselves. Nie, ale serio, naprawdę warto się uczyć języków, to zajebiście popłaca i jest ciekawą rzeczą. Sam znam podstawy chyba 4, ale oczywiście pierwszą rzeczą, którą zapamiętujesz i której się uczysz, to są przekleństwa, wiadomo. To tak samo jak widzicie obcokrajowca w Polsce, to możecie być pewni, że na pewno zna jedno najważniejsze polskie słowo. No, of course, kurwa mać. Dlatego też osobiście umiem przeklinać po hiszpańsku, rosyjsku, włosku, niemiecku, czesku, holendersku i francusku. Yes, yes, of course, natürlich, jawohl, absolument, kurwa maś. Wiadomo, że po polsku i angielsku też. A jeżeli wy chcecie poszerzyć tę wiedzę, to zapraszam na darmowy webinar, który odbędzie się ze mną, będę w nim gościem i będzie on miał miejsce 31 marca. Robię go razem z Quest for English, więc jeżeli chcecie się zapisać, link znajdziecie oczywiście w opisie. Tutaj jest też ten link, ale no w opisie będzie bardziej czytelny i w niego będziecie mogli kliknąć. Nie wiem jeszcze, co tam będziemy robili, ale postaram się, żeby było w... Wesoło. Ja sam tak w ogóle uczyłem się angielskiego dzięki komiksom, grom i muzyce. Więc jeżeli jesteście młodzi i ktoś was gani za takie rzeczy, to bardzo nie wie, jak te rzeczy mogą was rozwijać. Chociaż kiedyś to były czasy, bo do gier czy też właśnie płyt przede wszystkim były dołączane książeczki, czy też kaset oczywiście, były dołączane książeczki, na których były zapisane, co oni tam pierdolą w tych piosenkach. Żaden tam rap genius. A język, tak serio, szczególnie w dzisiejszych czasach jest zajebiście potrzebny. I oczywiście wiadomo, że jak trzeba, to człowiek się dogada z każdym, chociażby na migi. Ale co ty ode mnie chcesz? Że co? Że mam się... Ty mnie chcesz... Co? No, pokazujesz przecież, że mam się... Nie, sznurówka ci się rozwiązała. Powiedziałem, żebyś się schylił i sobie ją wsadził z powrotem do dziurki. Co? Tylko nie dogaduj się na migi, jak polski rząd. Wow, wow, it's very nice. USA. Greatest country in the world. Okej, okay, nie, serio, tak się nie dogaduj. Friend in need is a friend indeed. Cieszę się ogromnie z tego, że... Bo jeżeli nie zna się chociażby takiego angielskiego w stopniu, no najmniejszym, komunikatywnym, to może być krucho. Tak to by właśnie wyglądało. Będę przeprowadzał wywiad po angielsku, więc ktoś, kto nie rozumie angielskiego, to musi się po prostu nauczyć. Okej, okay, so, you are... you... fighting, yes? Yeah, I'm a wrestler. I wrestle, yeah. Yes, kurwa, jak jest ten, że ty walczysz, wiesz, że walczysz z mężczyznami i tak dalej, czy nie uważasz, wiesz, tak transcendentalnie chciałem jakoś to zadać takie, wiesz, pytanie. Okej, okay, you... yes. Gay? No. No. Ah, no, okay. That's another word. Thank you. Translator. Perkin, you got me. You, men, fight men. Yeah. And, what? Fight club. Do they... Fight club, yes. Yeah. Podziemny krąg, you know. Krąg. Club. Club, yeah, club. Podziemny fight, krąg club.
Yeah, yeah. Fight Club. Yeah. You. Yeah, I mean, I don't really know what you want to say, but maybe you want to elaborate. Dlatego jeszcze raz serdecznie zapraszam na webinar ze mną, link macie w opisie. I dzięki właśnie takim naukom angielskiego możecie piosenkę, którą już sobie tam gdzieś napisaliście, przetłumaczyć na przykład język angielski. Ajajaj, Spotify and IKEA says goodbye, HM Zara goes away, Disney also, hey, 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 Warner Bros, what a shot, Adidas, thank you a lot, want some BP, no, 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 General Motors, go, go, even Apple is no more, LV, Gucci, it's a war, Chanel, PayPal, Visa also, Mastercard in Russia, no more, Netflix goes, good advice, Prada also says goodbye, Puma running from here fast, want a Harley, that's too bad, Renault, Volkswagen and Ford, Volvo, Benz are now in port, Toyota, Heineken off, Nike and TikTok are both gone, Bluebird disappears like Witcher, CD Projekt, goodbye bitches, Nvidia and Bank off, Russia goes puff 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 puff, Samsung EA on their way, Microsoft is not okay, Meta smells, there's something funny, YouTube won't give you more money, Twitter, Honda, also Google, says that Russia is a bubble, no McDonald's, that's nice sprottle, drive by cola with your rubles. Warto się uczyć języków też z innego powodu, bo dzięki temu można sobie pierdolnąć taki wywiad na przykład z Ryanem Reynoldsem. Oczywiście cringując go i kulawiąc, ale hej, taki nasz urok. Scoble and Ryan Reynolds. Mom? Tata! Tata, mieliśmy mieć wywiad! Spóźniłeś się! Oh my god! Oh god, I forgot about an interview. Sorry guys. Sorry for him, he's just... Sorry guys, Young man, blink twice if you need help. Całość wywiadu z Ryanem Reynoldsem, Walkerem Scobelem oraz Jennifer Garner, którą przepytywała Michonne, z Tymonem znajdziecie na kanale Ty Monster, dlatego zapraszam. A sponsorem dzisiejszego odcinka jest cały naród Ukrainy. Naród, który walczy w tak zajebiście dzielny sposób, że kiedy to mówię, to mi się po prostu chce płakać. Ja przyjechałem tu pomóc koledze. On jedzie bronić Ukrainy. Dziękuję. Ale obiecałem wam i sobie, że dzisiaj tak mniej na poważnie, bardziej na śmiesznie, więc spróbujmy ten wewnętrzny płacz, który jednak gdzieś tam w człowieku się odzywa, zdusić. Zdusić śmiechem. Helio. Jebać starą kurwa wogę! Więc komentując tutaj zachowanie bandyty Putina, użyję najmocniejszego możliwego w tym programie argumentu. Władimir Putin jadzie proszę. Wysij mi bąka z pizdy. A oprócz tego spierdalaj sobie do wulkanu. Kieruj się do więzienia, psychopato pierdol. Dobra, dosyć tego tematu póki co. Ja wracam do swojej pracy, jak widzicie. Pracy, ale też oczywiście pasji, no weźcie. I oczywiście będę dalej pomagał Ukrainie, tak jak robię to cały czas, ale też muszę opłacić swoich pracowników, operatorów, montażystów. Montażystów, którzy sobie pojechali do Meksyku na wakacje. Wakacje! I sam też muszę coś zjeść, więc pora odrzucić te kajdany marazmu i po prostu przejść do czynów. Niektórzy pogardliwie mogą to określić influencerem, reklamuję czasem jakieś produkty, wiadomo. I te współprace, czy to na kanale, czy też na Instagramie, czy gdziekolwiek, będą się pojawiały, no bo to robię w życiu. Oprócz napierdalania cringe'owymi filmikami, prawda? Dawno, dawno temu. Ale postanowiłem, że w tym miesiącu każda współpraca, która gdzieś mi tam wpadnie, to z każdej z tych współprac 50% daję na pomoc dla Ukrainy. Czemu? 50%. Czemu nie 100? No domyślam się, że takie głosy oczywiście się pojawią. Bo to się zawsze pojawia i ludzie uwielbiają innym patrzeć po kieszeniach. Albo jeszcze są ci, którzy mówią, po co się chwalić, że pomagasz? Po prostu pomagaj! Nie możesz się chwalić, że pomagasz, bo wtedy tak naprawdę nie pomagasz. Miałem dokładnie taką samą sytuację podczas wpłat przy MDMR. Wiatrówki dały mi raka! Gdzie jeżeli nie wrzuciłem potwierdzenia wpłaty, to ludzie się pruli, gdzie jest potwierdzenie wpłaty? A jak wrzucałem potwierdzenie wpłaty, to inni się pruli, że no oczywiście, kurwa, musi pokazać, jaki jest wielki pan filantrop. I o, to tyle zapłać! No to ja wam powiem, po co publicznie się takie rzeczy robi. Po to, żeby kurwa dać innym dobry przykład i tyle. I ja chcę właśnie taki przykład dać wam, mojej społeczności, moim kochanym Zdupynators. Słuchajcie, zorganizowałem zbiórkę i właśnie na tej zbiórce, w tej zbiórce będziemy wrzucali kasę, jeżeli macie jakąś, jeżeli chcecie wesprzeć.
to jasne, po prostu róbcie to. Jeżeli chociaż raz moim odcinkiem poprawiłem wam humor albo zmroziłem was tak, że mieliście ciary zażenowania i wstydu, albo nie wiem, poleciłem wam coś, co potem zobaczyliście i stwierdziliście dobre. Dobrze, wszystko jest w porządku. To super, gdybyście dołożyli też swoją cegiełkę. Ja tam będę dokładał te cegiełki, które mówiłem, jeżeli chodzi o współpracę w tym miesiącu. Pamiętajcie tylko w całej tej pomocy o najważniejszej rzeczy. O sobie samych. W pogoni za tym, żeby pomóc jak najlepiej, jak najmocniej, jak najbardziej, nie zapominajcie o własnej pomocy. To naprawdę ważne, żeby o tym pamiętać. Pomagamy rodzinom, którzy przyjeżdżają tu. Leki rozdajemy, wywozimy do granicy, śpiworki, takie jedzenia. A propos pamięci, pamiętacie jak całkiem niedawno, no niecały miesiąc temu, mieliśmy kryzys w Kanadzie i ludzie myśleli, że Justin Trudeau jest nowym Hitlerem, ponieważ wprowadza ograniczenia sanitarne. Ech, jak nagle tęskno do COVID-a, co? O co tam chodziło? Ano o to, że kanadyjscy tirowcy wkurwili się na mandaty i segregację sanitarną, która ich gdzieś tam spotkała, i na paszporty covidowe. I zaczęli protestować pod rządowymi placówkami. As the signs make clear, this is a reaction to COVID restrictions. Wtedy pojawiły się sankcje ze strony rządu, zamrażanie kont, odbieranie własności dzięki ustawie o praniu brudnych pieniędzy, generalnie kanadyjski cyrk na 12 kurwa kółkach. I wtedy właśnie prezydent Kanady poprosił Putina, żeby ten odwrócił uwagę. O prowadzenie specjalnej wojennej operacji. Oczywiście to żart. Tak jak cała Kanada. I'm sorry. You apologize too much. Sorry about that. Przykro mi, Martin, że tam się urodziłeś. Kurwa! W państwie, z którego szydzi sobie South Park. Other countries have lots of money. We want some of that money. W końcu to ich trzeba obwiniać. A jak się nazywają według rządu Kanady tirowcy, którzy protestują? Tirroryści! Niech się cieszą, że nie było tam Romów, którzy by im te tiry podprowadzili jak czołgi na Ukrainie. Bo wtedy prezydent Duda by się chyba zesrał ze śmiechu. My po prostu tupa spizdili. To, блядь, хит нахуй, пиздец, спиздили технику. A nie, przepraszam, prezydent Dudu. Dudu, abizumił się. Gdyby Łukaszenka kiedyś co najwyżej będzie czekało dum, dum. Dud, 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 dud. Z baju, baju dla frajerów. Zobaczymy, a ostatni odcinek zobaczyło tyle osób! Czyli trochę mniej niż wygibasy byłego członka Xayo Industries Paramaxila. No dałem dupy. Znaczy nie do końca byłego i nie do końca członka, ale jakby orbitującego dookoła nich. Dlaczego ty tak wyglądasz? I nie, Paramaxil to nie jest lekarstwo. A mogłoby być. Jako lekarz rodzinny dla całej familii polecam Paramaxil. Paramaxil łykasz i świąt odbytu znika. No dobra, o co tutaj tak naprawdę chodzi? Jestem biseksualny, jednak na co dzień nie odczuwam pociągu do mężczyzn. Ewentualnie biorę udział w jakimś pociągu. No, chodzi o to, że gość zapina, jest zapinany i lubi sobie mlasnąć po śmierdzielu. No cóż, jest jak jest, nie? O Jezu, zaraz się zżygam w ogóle. I generalnie nie byłoby z tym żadnego problemu, no bo każdy niech robi sobie co chce, jeżeli nikomu nie szkodzi, nikogo nie krzywdzi, wiadomo. Tylko problemem są jego niektóre wypowiedzi i to, w jaki sposób komentował, a robił to często mocno homofobicznie. Proszę mi wybaczyć, jesteś strasznie ześwirowanym szczurkiem. Więc jest mu gdzieś tam wytykana hipokryzja, aczkolwiek po ostatnim jego filmie nie można już tego powiedzieć, bo gość zaorał wszystkich swoim przeprosinowym filmem, na którym tak naprawdę nie przeprasza, tylko właśnie tłumaczy jakby to i nie ma żadnego poczucia wstydu i kurwa w sumie słusznie. Lubię być dominowany, tak samo lubię dominować i zazwyczaj wynika to z relacji albo z płci partnera. To, że jest z Wyrolem, to było wiadomo od dawna, no. Jego wybór, no. I ja za takie podejście zbijam piątkę, bo tak na dobrą sprawę, chuj to kogo obchodzi, komu plujesz na maczugę. Jezu, żeby moja taśma jak pluje na maczugę nigdzie nie wyszła. Ostatnio za to wypłynęła inna taśma, norweska. All these people, half of them want to hurt us. O serce! O serce!
To film z norweskiej telewizji, która zrobiła reportaż o marszach anty-LGBT, które miały miejsce w Gnieźnie. Bohaterem reportażu został Bartosz, członek Młodzieży Wszechpolskiej. Polish people should decide as they want. And most of them don't want LGBT, most of them don't want immigration and we should listen them. I to się właśnie nadaje na szybki, nieoczywisty sarkazm czy srokazm. How to say it in English? Co widzimy? Widzimy reporterkę, uśmiechniętego chłopaka, jego mieszkanie. Chłopaka. Uśmiechniętego chłopaka, który dalej z uśmiechem na ustach mówi, że żeby bronić się przed gejami, należy sobie wsadzić korek. Something like that, you know. Okay, like you should take like... take on, put on. Something like that. Oh yeah, armor, like no. Protection. into your, you know, your ass. Oh okay. Korek w dupsko trzeba sobie wsadzić. Taki korek z wina. Protect yourself from homosexualists. Przy tym wszystkim zobaczcie, jak on się wstydzi, żeby powiedzieć po angielsku słowo dupa. You know, your ass. O, okej. W ogóle jaki jest ucieszony całą tą sytuacją i to by było nawet takie urocze, taki uroczy, uśmiechnięty chłopak, gdyby nie ten temat. No pierdolisz. No właśnie nie pierdolisz, jak masz taki korek, to nie. To protect yourself. Gorzej tylko jak zapomnisz i włożysz kolejny. To trochę jak z tym starym dowcipem. No po mojemu. To albo pani ma dwa kręgosłupy, albo pani nie wyjmuje tamponów. No nie da się ukryć, jakie poglądy ma Bartosz, mocno narodowe i nie przepada za, jak sam to określa, dewianta. Marriage is the connection between man and woman. Not men with men with, I don't know, dog and other stuff. I przy tym wszystkim wyłania nam się tutaj jako zła i dosyć mocno popierdolona postać. I mimo śmiania się z tego tematu, to nie jest to sarkazm. Ale uwaga, to tym bardziej nie jest srakazm. To manipulacja i to sprzed prawie 3 lat. Ten film wypłynął całkiem niedawno jako coś nowego, ośmieszającego. A prawda jest taka, że to, co robi Bartosz w tym filmie, to, co robi główny bohater tego filmu, nie jest niczym innym, tylko tłumaczeniem ulotki, którą przyniosła ta reporterka po to, żeby on mógł jej powiedzieć, co tam jest napisane. Ulotki, którą ona znalazła w Gnieźnie przy okazji marszów LGBT i tych anty. Ulotki, której Bartosz nie napisał. Być może ktoś ze względu na te wydarzenia napisał tę ulotkę na żarty po to, żeby, nie wiem, zdyskredytować drugą stronę, bo nie wierzę, że zrobił to, kurwa, specjalnie ktoś dorosły i... A zresztą... Oczywiście dzięki temu rodzi to tonę bawarskich, chamskich żartów jak ten. Mamo, wychodzę! A gdzie idziesz, skarbie? Na korki. Albo ten. O, duże korki dzisiaj na mieście? Nie tylko na mieście. Czy też ten. Wiśnia, beczkowane w beczkach po brandy i lekka nutka ambry. Delikatna mimoza, polne kwiaty, cytrusy. Gówno. Aha, to mój musiał mi wypaść. Niemniej, niezależnie od poglądów Bartosza, należy pamiętać, że jest to zajebiście krzywdząca manipulacja. Wyrwana z kontekstu wypowiedź tylko po to, żeby pokazać go w hipokrytycznym świetle. Niektórzy nie dostrzegają belki w swoim oku, a źdźbło trawy w oku bliźniego zawsze. Dlaczego pan obraża ludzi mających IQ poniżej 90? Dlaczego? Dlaczego pan obraża tych ludzi? Dlaczego nie mogą grać w szachy? Albo włosy na twarzy. Aloy. Coś się przytyło ostatnio, czy to kamerka taka... REJ! Serio, ostatnio jakiś typ na Twitterze się spruł, bo zobaczył zoom, zbliżenie na twarz bohaterki gry komputerowej Aloy i zobaczył meszek na jej policzkach. Co tylko nam potwierdza, że to była pierwsza dziewczyna, którą zobaczył z tak bliska. Fatality. Wiadomo, że są ci z prawa, którzy się oburzą, że to jest deseksualizacja postaci robiona na siłę tylko po to, żeby zgadzała się poprawność polityczna. I widać, że boją się jej w chuj. Ale też nie dziwię się, bo... Czy może obywatel opisać osobę, która obywatela okradła?
I co? Mam twój telefon. No kolor skóry na przykład może? No chodź tutaj, odbierz przystojniaku. No chodź. Płeć. A? Dobra, chuj, niech pan wraca na komendę. Za to, gdybyś pokazał komuś w 78 roku, jak będą wyglądały kiedyś gry, no to byś mu nieźle zamknął mordę. A my otwieramy ją na nasze... kalendarium! Dzień dobry, kochani! To, co się dzieje w tej chwili, to jest prawdziwy kosmos, ale to, co się działo w 1978 roku, to również był kosmos. W maju UFO wylądowało w Emelcinie i porwało... rolnika po szkole podstawowej. Od tego czasu o wiele rzadziej się słyszy o tego typu przypadkach, być może dlatego, że kosmici zobaczyli, z czym mają do czynienia i postanowili nie wracać. Zresztą jedyny Polak w kosmosie w tym samym roku postanowił spierdolić z Ziemi, ale jednak musiał wrócić. Mowa oczywiście o Mirosławie Hermaszewskim. Pierwszy Polak w kosmosie, pierwszy Polak na Mount Everest i to w dodatku kobieta, Wanda Rutkiewicz. Zdobywa jako trzecia kobieta na świecie ten ośmiotysięcznik. Pewnie na szczycie była... góra... naczyń do zmywania! Feministyczny, bardzo chujowy dowcip! A skoro już przy chuju jesteśmy, na pewno dzisiaj wyrzuciłeś ze swojej skrzynki co najmniej 3 oferty przedłużenia penisa. A wszystko zaczęło się 1 maja 1978 roku, kiedy pierwszy raz, korzystając właśnie z internetu, który się jeszcze wtedy tak nie nazywał, wysłano spam. Ja dostaję tylko propozycje pomniejszenia. Dowiedzieliśmy się w tym roku, jak niebezpieczny potrafi być szampan dzięki filmowi Wodzirej, w którym główną rolę zagrał Jerzy Sztur. Niektórzy lubią jebnąć w szyję, inni w żyłę. Dla tych drugich swój pierwszy ośrodek otworzył Marek Kotański, czyli Monar. Ja bym wam nieba przychylił, żebyście nie brali, żebyście wyrośli na fajnych, odważnych, wspaniałych ludzi. Odwyk od lasagni przydałby się najgrubszemu kotu na świecie, Garfieldowi, który od właśnie tego roku rozpoczyna swoją przygodę ze stripami komiksowymi. Pić, jeść, spać. Albo jestem Garfieldem, albo jestem w więzieniu. To co, świeżak? Sparing wieczorem. Z więzienia wyszedł Oleg Sachirnyk, więzień polityczny, który sprzeciwiał się przynależności Ukrainy do ZSRR i dokonał samospalenia. To też smutny rok dla nazistów, reżimowców i radykalnych nacjonalistów. Bo po raz pierwszy na paradzie w San Francisco została użyta... tęczowa flaga. Bo facet z facetem? A w Watykanie biały dym i żółta flaga, bo wybrano jedynego, słusznego, prawowitego, najlepszego, nieoszukańczego papieża, bo Polaka, Karola Wojtyłę. Abemus papam! Gdyby nie to wydarzenie, internet w Polsce byłby zupełnie inny, a Yoshi nie miałby kogo szkalować. Kiedyś pójdę do więzienia, no i doznam zniewolenia za te cenzo bradeczki postowane na grupeczki. A skoro już przy sektach jesteśmy, Jim Jones udowodnił, że lepiej się do nich nie zapisywać. A na pewno nie pić ponczu, który ci tam dają. W Polsce dają Sylwester z dwójką, a w 1978 roku w Sylwestra dali Zimę Stulecia. I teraz tak, jeżeli ktoś się urodził we wrześniu 1979 roku, to najprawdopodobniej dlatego, bo było w chuj zimno. Niektórzy też w grudniu 2020 roku postanowili, że wyjdą z domu dopiero, kiedy wyjdzie obiecana łatka do cyberpunka. No to właśnie teraz by wychodzili z domu. To chyba najdłuższy poród w dziejach i bólach ludzkości. You're breathtaking. Oczywiście nie łata wszystkiego, ale chęci są. I uwaga, można w końcu robić sexting z postacią z gry. O Boże, czuję, jakbym cofnął się o 20 lat i właśnie miał zamiar zonanizować się do ostatnich stron Secret Service. You are under arrest. Więc ludzie znowu zaczęli przychylniej patrzeć na Redów i Red isn't bad anymore. Znaczy, dalej trochę, ale już mniej. I myślę, że to jest w miarę zrozumiałe. Coraz mniej przychylnie patrzy się jednak na freakfighty. Tym bardziej, że w ciągu ostatniego miesiąca mieliśmy zarówno Pato Gale Prime MMA. Cały czas miałem w głowie, wjeżdżasz w nią i chuj, no i nie wyszło, no co? Konferencję Fame MMA, gdzie zaczęto wyciągać brudy dotyczące gwałtów i zaczęły się tam jakieś życzenia śmierci, takie realne życzenia śmierci. Nie wiecie za mojego dzitu! Zapierdolę cię!
kiedy kurwo nie wyjdziesz? Oraz sławną już galę MMA VIP, którą Najman zrobił tylko po to, żeby z kimś kurwa jeszcze wygrać w swoim życiu. Marcin Najman! A Słowik ogłosił, że będzie się bił. Mam nadzieję, że na noże. Putinem. Jest to możliwe. Wielkie brawa dla pana Andrzeja! I to jest właśnie tak, kiedy idą za sportem machloje, mafia, grube kombinacje, a przede wszystkim grube pieniądze. Dlatego tak bardzo cenię sobie gale, które otwarcie, z góry zakładają, że właściwie wszystko jest tam ustawione. Od samego początku, czyli takie gale jak chociażby Prime Time Wrestling. Jesteśmy na gali Prime MMA Zadyma, co widać tutaj. Tylko zmienili coś nazwę, ale nie do końca. W każdym razie PTW. My dzisiaj udowodnimy, że to wszystko jest ustawiane, bo ja nie wierzę. Ci ludzie wydali pieniądze, żeby przyjść i obejrzeć, jak oszukują ich. Przecież oni tak naprawdę się nie biją. I on się będzie z Pawłowskim bił? Jeżeli widzisz takie zdjęcie, to wiesz, że albo to jest wrestling, albo porno. Słaby dowcip. On się wstydzi pokazać sutki. Pewnie ma kobiece i dlatego zostałoby zerwane te nadawanie, bo kobiecych nie wolno. To jest czapka Freeza. To są te nowe drop ekipy. Czapka Freeza. Tu jakieś logo, to pewnie Verso. Kiedy się zaczną całować? Ja nadal nie wierzę, że to nie są aktorzy porno. To są jedyne dobre krzesła do oglądania tej gali. Najlepsze miejsca. Dobra, żartuję, to jest fajne. Ja wiem, słuchajcie, można się śmiać, można cisnąć bekę, że to teatrzyk, że to dla dzieci, że no przecież się nie biją, że to na niby... No pewnie, kurwa, że to na niby. To jest jak spektakl, sztuka, show, happening, performance. O to w tym wszystkim chodzi. Najważniejsza jest tutaj cała ta otoczka i jasne, że ma to korzenie dosyć mocno amerykańsko-redneckowe. Tak jak i Monster Trucki, czy też American Gladiators. Power vs. Power, Gemini and Craig Williams. Ale ja właśnie te wszystkie rzeczy oglądałem namiętnie i pokochałem jako gówniak. Mieliśmy w latach 90. satelitę, więc takie rzeczy czasami były transmitowane w jakichś niemieckich stacjach w stylu RTL2, ProSieben, albo czasami na DSF. I oglądałem z wypiekami na mordzie British Bulldoga, Bretta Harta, Hollywood Hogana, Yokozunę, Shawna Michaelsa, Kane'a, Steve'a Stone Cold Austina, czy też mojego ulubionego Undertakera. Zresztą w Monster Trucks moim ulubionym był Grave Digger, więc jakiś pattern tutaj dostrzegam. I zawsze mi mama mówiła, że po co ja to oglądam, przecież to jest na niby. Przecież oni tylko udają, że pewnie bić się nie potrafią. Nie wiem, czy się realnie potrafią bić, ale popatrzcie na to, jak oni są w chuj sprawni. Zobaczcie, jak oni są w większości wypadków zbudowani. No na pewno lepiej niż kurwa te patyczaki i bojlery z Fame. Misiu, ja tam mogę być u ciebie w 1,5 sekundy. Żebym ja nie był bojlerem i patyczakiem w jednym, bo to widowisko wymaga niesamowitego przygotowania fizycznego. Musisz umieć dobrze podnosić, dobrze rzucać, dobrze być podnoszonym i dobrze być rzucanym. Coś jak gimnastyka artystyczna połączona z kalisteniką. Tam naprawdę trzeba mieć i poczucie równowagi, i opanowaną akrobatykę. I być silnym i mieć chociaż kurwa odrobinę talentu aktorskiego. No chyba, że jesteś Mickey Rourke'iem po 50, a raczej po 400. Wtedy pozostaje ci talent aktorski. Swoją drogą film zajebisty, ale na dzisiejsze czasy przydałby się inny zapaśnik. Kiedy czasy są niepewne. Kiedy nie wiesz, co będzie jutro. Stań do walki. Albo właśnie nie stawaj.
i zatykuj się w swoim bunkrze z przetworami. Ty, po co ci te dwa widelce? Jeden na ludzi, drugi na przetwory. Zapaśnik. Już wkrótce w kinach. Maciek, mówiłem o innych zapasach. No jest paśnik. Więc chyba sami rozumiecie, że to taki show, teatr, happening, ale czasami dochodzi do ciekawych utarczek. Co tam? You failed! And I'm giving you an opportunity right now to leave the ring. Tyle mam ci do powiedzenia. Or I can help you. This is what I can tell you. Loser. PTW. PTW. Panie i panowie, ladies and gentlemen, puncher and man walka. I widzicie, powiem wam tak szczerze, byłem na tej gali i czułem taką kurwa radość. Widziałem tych ludzi, którzy się tym jarają, którzy są ekspertami w tej dziedzinie, którzy naprawdę znają tych zawodników, są zachwyceni, że tam są sprowadzeni jacyś zawodnicy z zagranicy. To jest takie miejsce, że możesz przyjść z dzieciakiem i nie bać się, kurwa, że dostanie szklanką, czy nawet kieliszkiem, kurwa, od kogoś w łeb. O! No nie chciałem wtoczyć w tą dziewczynkę, nie? Znaczy, w sumie może dostać, albo może też dostać krzesłem, ale to wszystko jest gdzieś tam wpisane w show. Na pewno nie ma w tym złej krwi. Wygląda trochę. Patrz, krzesło, w końcu krzesła! W końcu krzesła! Czekałem na to, kurwa, całą tę galę. Zresztą i tak wiadomo, że wszystko tutaj jest ustawione. Nie, dobre, nie jest ustawione! Tam jesteś, kurwa, ustawiony. Przy okazji zrobiliśmy rzeczy, które wkurwiałem w Chorzowie, więc jeżeli ktoś z was jeszcze nie widział tego arcydzieła, to zapraszam udać się w miejsce, gdzie ja również się udaję, w którym spędziłem praktycznie całe moje nastoletnie dni. To tutaj, wśród dymu, klatek z dziewczynami i laserów, można było usłyszeć od DJ-a: jazda świnie! Ogień z dupy! Wakacje w Chorzowie to prawie jak wakacje na Zanzibarze. Zresztą, kto imprezował kiedyś w Chorzowie, pamięta takie miejsce jak Zanzibar. Nie ma Zanzibaru! Oj, w tym klubie to się imprezowało. Co prawda nie tak jak na Zanzibarze, gdzie wszyscy celebryci uwielbiają podróżować. Ten to jest samiec, bo ma wielkiego... No bo przecież tam nie ma COVID-a. Dopóki prezydent z Zanzibaru, negujący koronę, nie umrze na nią. W każdym razie wszyscy influencerzy tam jeździli, zdjęcia robili, współpracę przybili, a wszystko dla agencji pili. No to już nie jeżdżą, bo właściciele reorganizują swoje sieci hotelowe. Bo mniej osób tam jeździ, bo spółka jest jakoś tak dziwnie zarejestrowana w Polsce. W każdym razie zaczęła się z tego robić jakaś grubsza afera. I od razu człowiekowi przypomina się serial Biały Lotos, który zresztą serdecznie mocno polecam. Sometimes just watching them eat every night makes me want to gouge my eyes out. A pili trochę spierdolili, trochę zwijają interesa, trochę nie. To tak jak z tymi migami, co Stany chciały nas wjebać na zasadzie: dobra, to ja dzwonię, a ty mówisz. Co? Ale co mówię? No co ty, kur... Mów! Co mam mówić? Mów co, kur... Ech, ten mig Schrödingera. Raz jest, a raz go nie ma. Nie wiadomo, o co chodzi i nie wiadomo, o co chodzi na Zanzibarze, a jeżeli nie wiadomo, o co chodzi, to zawsze chodzi o pieniądze. Chociaż w tym wypadku o pili coiny. Serio, mają tam taką swoją własną walutę wirtualną. Ciągle lepsza niż rubel! Jezus, kurwa, ja pierdolę. Za to w Rosji to już w ogóle bubel. Łączyło w ramach sojusznego государства, a na совещании w правительстве обсуждали... Znaczy, cały czas jest tam bubel i to na własne życzenie, ale nie o to chodzi. Przez to wszystko jedno wydarzenie zostało zapomniane. A warto o nim wspomnieć. Otóż 11 lutego ochroniarz, właściwie nowy ochroniarz Muzeum w Jekaterynburgu nudził się dosyć mocno, więc postanowił dorysować oczy dwóm postaciom do jednego obrazu.
Znaczy, dobra, to wcale nie wygląda gorzej i też nagle dostaje jakiegoś nowego życia i głębi, natomiast nie wydaje mi się, że o to chodziło temu, kurwa, artyście. To trochę case jak z tym Jezusem, co babka odnawiała, kurwa, obraz i mu, kurwa, starła twarz i musiała to poprawić i wyszło, no, dokładnie tak jak w Jasiu Fasoli. Ty, a może to jest właśnie ta rewolucja w sztuce? Może czegoś właśnie takiego trzeba? To jest nowy nurt! Pora poprawić parę dzieł sztuki. Ach, ta cała sztuka to coś czego? Czego?! Przyczepia się z filmu! Sam byś nic nie osiągnął! Idź czytaj sobie te komentarze! Czeski rap jako stały punkt programu! Błagam, zrób warszawskie powietrze po czesku! Słuchajcie, ja doskonale rozumiem wasze potrzeby i waszym potrzebom wychodzę naprzeciw. I zdecydowanie w dzisiejszych czasach potrzeba nam tego łagodnego, lekko śmiesznego czeskiego... Chcę twoje szaty, czyżmy, a motocykl. niż twardego, ujadającego polskiego. Wypierdalaj! No bo w końcu nasze spierdalaj jest okrutne, mocne i harde. Dobra, nara! Spierdalaj. A taki czeski odpowiednik do prdele. Ty to prdele. Jest takie śpiewne, taneczne wręcz. Wręcz chce się tak podskoczyć i klasnąć stopami. O, na przykład tak. To prdele. Tylko po to przyjechałem do Pragi. Dlatego też nasz cykl piosenek po czesku zyskuje nowego zawodnika. I serdecznie zapraszam na... Ahoj, wesela piosenka! Idę po ulicy także z botą, bez szwichu seru na Uber, metro, chlusna do prawa pro idioti. Tu to dla żbuszpini, miś nie kolik, lecem ten dla żlieni, wierzejny notarz. Piszu zawiet, blisko mych wiczek, protorze sem stale nasz pan te stranie Wisły. Po bruch odłuc i tim szpina welizani, jak stiram listwo z podrażek chodniku. Tam doleję mu swój wrocy alkoholem. A moje nocne dirki są napadeni spaleno grillowaną mrszinu. Przejeżdżaj most peloton paznych skorzapek na kole. Mim za stupy diwek, które senę uprzymnie szklebi. Tento booster obiet koluje w żyłach. Asem zasech, las istniejszy niż luster. A stejnie jako w zrcadlach je prostorote wrzeny. I gdyż je tanto daw przepylniony, dostawam se wysoko wystupił, lezu mi na nerwy. Jestem ten, kto z istocho wezmę to najlepszy. A nastaje ten, to skamienieli warszawski wzduch. A przy okazji przypominam, jeżeli chcecie nauczyć się języka albo zacząć przygodę z nauczaniem się języka, zapraszam na darmowy webinar. Wystarczy, że zapiszecie się na niego klikając w link w opisie. Co prawda to jest angielski, nie czeski język, ale wiadomo, tam też inne są dostępne. Jestem Polakiem, wyjechałem z Polski jak miałem 10 lat, teraz mam 27 i gdyby nie kanał z dupy, to bym nie wiedział, co się dzieje w tej Polsce. Nie oglądam polskich YouTube'ów, ale ten kanał to totalne złoto, dzięki za ten zajebisty content. Mam podobnie, 8 lat na emigracji, nie oglądam żadnych wiadomości, tylko z dupy. Wszystko niby miłe i tak dalej, ale zastanawiają mnie dwie rzeczy. Pierwsza to pseudonim pierwszej osoby, Christian. Christian jak Hans Christian Andersen. A druga to mała syrenka, symbol Kopenhagi leżącej w Danii, z której pochodził Hans Christian Andersen i który napisał bajkę o małej syrence. Czy to znaczy, że jesteście pozytywnymi trollami, które są opłacane przez rząd Danii, żeby napisały coś miłego ludziom, żeby im się zrobiło tak fajnie. Wiecie co? Robicie bardzo dobrą robotę. To jest właśnie słuszna odwrotność ruskich troli z Kremla. Które piszą, że mają wujka w ABW i ciotkę, co ma duży tartak i tam się zatrudnili Ukraińcy i oni pozabijali wszystkich Polaków, otoczyli całą wioskę, spalili wszystko i pojechali do Donbasu walczyć razem z Rosją. Ale po stronie Rosji. Najczęściej takie konta są na Twitterze i zaczynają się od imienia w stylu Ania, a potem ciągu cyfr. Cześć, ja też jestem Ania i uważam, że Władimir Putin dobrze robi w Ukrainie. Kropka. Bandera.Wołyń. Enter.
Fajnie jest zatem w zalewie fake gówna zobaczyć takie pozytywy. Z drugiej jednak strony mała syrenka wyjechała 8 lat temu. Czyli w momencie, w którym zacząłem robić mój program. Czy to oznacza, że spierdoliłaś, jak tylko zobaczyłaś pierwsze odcinki? No i teraz mi smutno, chyba jednak jesteś trolem z Kremla. 5,46. Na wieki jest wyraźny błąd i warto by było go skorygować jak najszybciej. Błąd ten wskazuje, że masz 1,5 miliona subskrypcji, a każdy przecież widzi, że realnie masz tylko 1,490,000. Nigdy nie wierzyłem Wikipedii, jak widać, bardzo słusznie. Wiesz co, prawda jest taka, że ja ponad 1,5 roku temu miałem ponad 1,5 miliona subskrypcji. Ale w pewnym momencie licznik się zatrzymał i... zaczęły schodzić w dół. Szczególnie w momentach, w których były czystki związane z nieaktywnymi kontami, no bo jednak po 8 latach dużo, kurwa, nieaktywnych kont się porobiło. I spadło z powrotem do 1,492,000, coś tak mniej więcej. Potem znów poszło w górę i mamy 1,497,000. No jest jak jest, ja mam już na to w sumie właściwie wyjebane. Sam widzisz. Tak było, nie zmyślam. Jeżeli jednak chcesz mi pomóc, to dawaj subskrypcję, klikaj suba, dzwoneczki, te kurwa, nie wiem, co tam są, nie serpentyny, terpentyny, tylko no, kółka jakieś mechaniczne, ja nie wiem już dokładnie, co tam jest. I dobijemy po raz drugi, zrobimy te 1,5 bańki. 1,5 bańki subów, które kurwa nic nie zmieniają. Dobrze, że nie 1,5 bańki rubli. Ja mam to w dupie. Lub, jak kto woli, kilka żabsów. A skoro już przy Wikipedii jesteśmy, ktoś stworzył mój profil i zaraz sobie sprawdzimy kilka nieścisłości z tym związanych. Pierwsza rzecz, na samym początku wytłuszczona dziennikarz. No co jak co, ale nigdy w życiu bym się dziennikarzem nie nazwał. Może czasami się nazywałem redaktorem, kiedy pracowałem w jakiejś redakcji, ale nie dziennikarzem. Lecimy dalej. Nie pracowałem nigdy w TVN. Pracowałem w Rockstarze, który robił programy dla TVN, dla TVP2, dla Viwy, dla Polsatu. I przy tych programach, które były produkowane dla stacji, pracowałem, owszem. Współpracę z Play nawiązałem, owszem, w lipcu, ale rok wcześniej w 2016. A zakończyliśmy w kwietniu 2021. Co do medyków z Gorzowa, to nie było ich dwóch, był tylko jeden i następnego dnia został przyjęty z powrotem. No i moja żona, Aleksandra Dąbrowska, znaczy no jest moją żoną, ale nie jest kurwa modelką. Znaczy nie no, w ogóle jest jak modelka dla mnie najlepsza, najfajniejsza, ale nie o to chodzi. Po prostu nie jest, kurwa, to jej zawód. A poza tym, wszystko się zgadza. Oglądam to w przerwie na reklamy od Gesslerowej. No, domyślam się, bo Gessler grała w wielu reklamach. To jest ohydne! Ogarnij ten się! Jutro wracam! Ostatnio występowała też u Gonciarza. A jeśli oni mam z tym problem, że ja wyglądam za dobrze, to się kopnął w dupę. Ja kiedyś zrobiłem film Kuchenne owulacje, parodiujący Magdę Gessler z Kasią Kwiatkowską. Jezus Maria! Dawno nie jadłam tak niedogotowanego, źle przyrządzonego jeża. Pani kelnerko, tak nie może być! Nie może tak być! Nie może! Nie może! I to był w sumie mój pierwszy samodzielnie wyreżyserowany segment w Szymon Majewski Show. O! Koniec imprezy! Kurwa, forwiter! Zrobiłem nawet parę lat później parodię Ugotowanych, gdzie naprawdę zagrała już prawdziwa Magda Gessler. Oprócz niej Pascal Brodnicki, Joseph Celesto i Maciej Nowak. Miało to pójść w Szymon Majewski na żywo, nigdy nie poszło i prawa do tego chyba nadal ma mój ziomek producent, który to robił, Remik. Ale ostatnio trafiła mi się taka reklama z Magdą Gessler, że po prostu zmroziło mi cewę. Przyszła tu pani tylko dlatego, że zaatakowałam pani wioskę? Mowa oczywiście o Coin Master i to idealnie nadaje się pod reklamy z dupy! Pierwsze co mamy, Magdę Gessler wpierdalającą się bez kolejki. Kasia? Wow, pani Magda Gessler. Następnie mamy popisową aktorską złość z jej strony. Czy to ty zaatakowałaś moją wioskę w Coin Master? I zdziwioną Kasię na kasie. Chyba tak. I teraz uwaga, to będzie ważne. Pada coś takiego. Coin Master? Jeszcze raz. Coin Master? Czy ona tam mówi Coin Master? Coin Master? Nie no serio, słuchajcie, mówcie co chcecie, ale ja tam zajebiście słyszę Coin Master. Ale to może być jak z tą aferą, gdzie niby policjanci mówili siadaj kurwo, a tak naprawdę mówili wsiadaj Coulson. Słowa, które padły, to były wsiadaj Coulson, a nie tak jak było to insynuowane. W ogóle podoba mi się zdziwienie tej Kasi, że no jak to? To z tobą tutaj walczyłam? Przyszła tu pani tylko dlatego, że zaatakowałam pani wioskę? W momencie, w którym ma ewidentny rej Magdy Gessler przed oczami. A nie ma, że jej nie zna, bo sama powiedziała, że ją zna. No ale w sumie racja, w dobie fake newsów i podszywających się osób pod różne konta, to można tak pomyśleć. Chyba tak.
Szacun, szacun. Dobra, co mamy dalej? Gościa, który mówi dwa razy szacun, szacun. Szacun, szacun. Na chuj to powtarzasz? To nie film Koterskiego, w ryj dać mogę dać. Tylko nie pierdolisz, bo w ryj dać mogę dać. Też w ryj dać mogę dać. Chyba, że mówi to obcięty w kadrze gość obok. A no mówi. A skąd o tym wiem? Bo pewnie ty reżyserowałeś te reklamy, co? Nie. Dlatego. Po w Stanach była taka sama reklama z Jennifer Lopez i są kurwa identyczne. Wow, Jennifer Lopez! Did you just attack my village? Też mamy tutaj dwóch gości, którzy mówią cool, cool. Szacun, szacun. Tylko Jennifer na końcu zamiast kapusty bierze ananasa. I also looking for this. Cóż, jaki kraj taka Jennifer i jaka Jennifer taki ananas? Ja przeszłam też po... Daj mi tę kapustę. Po to. Sami widzicie, jak jesteście jedną firmą i działacie globalnie, to możecie tę samą reklamę sprzedawać kurwa na cały świat. Wystarczy tylko, że wymienicie celebrytów. Magda Gessler. No, czekam aż Karolak zacznie pić Nespresso, jak kurwa Clooney. Nespresso. What else? Oj, wyobrażam sobie taką reklamę z Zełenskim. Władimir, czy to ty zaatakowałeś moje miasto? Tak, to ja. A o co chodzi? To idź na chuj i proszę wyssij mi bąka z pizdy. Elo. I czas na suchar tygodnia. Jak nazywa się najbardziej ustawiony sport na świecie? Co kurwa, piłka nożna. I to wszystko, moi drodzy, w tym 128 odcinku. Mam nadzieję i szczerze sobie tego życzę, zarówno sobie, jak i wam, żeby 129 odcinek był lżejszy. Żeby był mniej poważny i bardziej popierdolony niż ten. Bo takie niestety mamy czasy. Dbajcie o innych, dbajcie o swoich bliskich, ale przede wszystkim nie zapominajcie o najważniejszej rzeczy, o dbaniu o samych siebie. Bo tylko wtedy możecie komuś realnie i efektywnie pomóc. Pamiętajcie o zbiórce, którą robimy razem z całą grupą Zdupynator, z wszystkimi Zdupynator i nie tylko z wami wszystkimi, po prostu z ludźmi, którzy oglądają ten program, którzy czerpią z niego informacje, radość czy cokolwiek. Naszym celem jest 100 tysięcy złotych, ale jeżeli to przekroczymy, to oczywiście tym lepiej. Pamiętajcie też oczywiście o subskrypcji, o Instagramie, o kanale Mission, o przegrywie, o papierach rozwodowych, które wróciły po miesięcznej przerwie i o tym Monsterze. Puncher, na następnych zawodach pokonam cię pile driverem. I want as usual. It's the same thing I do everywhere I go. Usual. Peace, love and pro wrestling. That's all we do. Yes, but no. No. But now what? How can I help?